tak, ja chciałam powiedzieć, że co roku nad naszą polaną przelatuje pewien samolot. Nikt nie wie, gdzie on leci, bo tak jak się udało nam odkryć, on ląduje na wyspie, która w ogóle nie znajduje się na żadnej mapie. Czyli nie ma tej wyspy. Czyli generalnie wszyscy myślą, że jej nie ma, a ona jest. I na tą wyspę właśnie zlatują się najwięksi naukowcy, którzy chcą tam porozmawiać o bardzo mądrych rzeczach i chcą zaprezentować innym to, co wymyślili przez ostatni rok. I w tym roku zdarzyła się wielka tragedia, bo ten samolot się rozbił i w tym lesie, tutaj, w okolicach naszej polany, znajdują się wynalazki, które są podzielone na części. Bo to jest taki świetny plan, który mówi, że jeśli wynalazek będzie podzielony na części, a schemat będzie w sejfie, to nikt go nie złoży. I wy macie właśnie pomóc naszym naukowcom, którzy oszaleli, inaczej mówiąc, wymienili się z głupim na mózg. Chyba jeden normalny. Musicie im pomóc złożyć te wynalazki. I najważniejsze jest to, żebyście znaleźli części, ale też żebyście zdobyli ten schemat. I schemat musicie uzyskać od takiego złośliwca, najgorszego z wszystkich naukowców, który wygląda inaczej niż Irek. Nie wierzę. Nie używa. Ten naukowiec ma czarną koszulkę, niebieskie spodenki. To nie Irek. I japonki na nogach. Musicie go... tak, i ma jeszcze takie okulary ochronne. Co ma sobie? Czarną koszulkę. Mam czarne spodenki i japonki. I musicie uzyskać właśnie od tej osoby schemat. I ona znajduje się tutaj w okolicach naszego obozu. Musicie ją znaleźć po prostu. I tak. Są dwie sprawy. Dwie osoby w waszym patrolu muszą mieć zawiązane oczy chustką. I dwie osoby muszą mieć związane ręce. Nie. Ze sobą, czyli razem cztery. Nie, te same osoby. Znaczy inne osoby. Już możecie zacząć się wywiązać, czyli dwie osoby. Możemy się związać z Igorem? Nie ma duszy. Dwie osoby bez rąk? Tak. I to wszystko razem? Dwie osoby ze sobą razem. No to jak się zacząć? No to my jak się zacząć? Ja chcę mieć zawiązane oczy. Dobra, kto chce jeszcze być sobą na zawiązanych oczach? Ja chcę cię... Zawiążę. Senata, ruszaj się, ruszaj głową. Nie mamy mózgu. A ja nie mam brączek. Ale właśnie na nie, to nie musicie mieć tak. Nie widzę. Okej. Okay. Ty wybrałeś ten mój ulubiony kolor. No fajnie właśnie. No, halo. No co, no miałem losowo. Dobra, i słuchajcie, teraz tak. Pierwsza, druga i trzecia grupa pójdzie w stronę bramy głównej i będziecie iść za takimi koszulkami, folikami. Za nimi iść i macie zbierać tylko i wyłącznie swoje kolory. Natomiast grupa czwarta i piąta idzie na wejście 13, tak jak tu jest wejście do lasu. Idziemy nad morze. Nad morze i idziecie też za tymi folikami. Ogólnie tam się spotkacie. Chodzi o to, żeby przejść trasę, wejście 13, tam jest do skrzyżowania, później w lewo i w stronę bramy. I w stronę bramy. Czyli wyjdziemy poza teren obozu całego, czy nie? Tak. Czyli idą od bramy? Czyli idziemy razem, czy tu się zaczyna? Znaczy nie, zaczyna się od bramy. Od bramy jest pierwsza ulica. Tak samo idziecie pod wejście 14, tam jest pod tabliczkę 14 w lesie. No pod 13, to jest taki numer. I idziecie idziecie tutaj do tabliczki 13 i idziecie do obozu, tak jak mówię. Wszyscy za ręce? Nie, no musicie prowadzić te osoby, które macie, które są jakieś dziwne i musicie to zrobić jak najszybciej, bo wtedy... Jesteście dziwni. Będziecie mieć lepszą pomoc. Czy patrole od bramy biegną razem? Mają jednakową trasę? No, jak najszybciej, ale po prostu zbieracie swoje foliki. One nie są w jednym miejscu, tylko każdy kolor jest... I odwiązujecie je. Całą bierzecie, są zawiązane na drzewach. Znaczy nie musicie iść po dwa, po prostu idziecie osobno, chodzi jak najszybciej to zrobić. Dobra, czwórki zaczynają wejście 13. Tak, tu wejście 13. Idziesz do tabliczki 13, tutaj na skrzyżowaniu, nie? Tak.
gdzie są często punkty. I w lewo. I tam dojdziesz do wejścia numer 14 też tabliczki i wrócisz tutaj. I jak będziecie mieć już wszystko, bo to one są na wierzchu, to musicie znaleźć tego szaleńca. Dobra? Okay. I musicie zrobić, pamiętajcie o tym jak najszybciej, więc ich poganiajcie, dobra? Dobra. Dobra, możecie im teraz to przekazać i za jakieś 30 sekund wychodzicie, my powiemy start, dobra? Dobra. O Boże. Musicie ją poprosić, żeby do was przyszła i prosić ją o pomoc, gdybyście czegoś nie zrozumieli, albo po prostu chcecie, żeby wam doradziła. Tak naprawdę wszystko jest napisane w tej instrukcji, jeśli byłby jakiś problem, to się jej pytajcie. I życzymy cię tutaj. Jeśli, no w razie jakichkolwiek problemów, możecie pytać się mnie, no bo jestem chyba najbardziej ogarniętym z tych wszystkich naukowców. Halo! Wszyscy oszaleli. O, widzicie, ale trudno. Widzicie. O, już przyszła. Nie da się, nie da się. Ja nie widzę. No. Proszę. No to możecie zaczynać. Odbiło mu go, że nie śmieje. Lej, tułek, bytni, trzy paczki, a długość, dwa i pół. Tak? Powiedz nam. Nie wiem. To by chciało, że tak jak tam to było. Oto jest ten rysunek najpierw. A potem jakoś inaczej. Tutaj trzeba jeszcze. Bo to będzie chyba podstawa. To jest to, takie coś narysowane. Czy mogę to zrobić? Czy pan to kleić? Do rana masz ci gadać? Do apelu. Porannego? No. Zdążyć jeszcze. Zostaw. Wtedy sobie szkarniaki dwa lub pięć. Gorące? Jeden. Nie, aż tak bardzo. 50 ode mnie. Tak. To nie, no. Bardziej się ściera skórę będzie. Zaraz wiosłuj się. Yo. Like a slug. Zrób salto. Bo Olka to obsługuje. Już zachodzi. Nie wiem, że to chodzi. Ja tu jestem szalony naukowiec. Robię samochód. Jak ty chcesz zrobić? Teraz muszę przełożyć przyzdeweczki, zanim przykleisz. Przynajmniej nie zwracają na mnie uwagi. To sześć. Tylko pan też. A co tutaj budujecie? Pracę. A wejdziesz mi tu, bo tu nie normalne. Marta, proszę się uśmiechnąć. Są dwa punkty, którym się ty to klej gorącym klejem. Elvis, i nagrywaj ten. Elvis. Proszę cię. Nie komentuj jak nic. Dobra, już tam to. Dobra, to mocno tutaj. Tak, żeby się przykleiło. Do komary.